Kiedy tak mam przed oczami pierwszych 15 minut spotkania z Kariną, to powinienem zacząć wybawco. No tak, bardzo trudny mecz i bardzo dobry przeciwnik. Czasem tak w piłce jest, że nic się nie układa i nagle znikąd wychodzi strzał życia tak naprawdę, bo nie można powiedzieć, że takie strzały jest łatwo powtórzyć i fajnie, bo to trochę nas uspokoiło i mieliśmy to, co chcieliśmy, bo gdzieś tam te mecze się nałożyły i wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudny mecz pod względem i fizycznym i pod względem takim, że Karina to dobry zespół. Długimi fragmentami to spotkanie jako żywo przypominało wiosenne starcie z Kariną tu przy Cygańskim Lesie. No tak, tylko wtedy my mieliśmy więcej sytuacji. Myślę, że wtedy my powinniśmy zamknąć mecz na 3-4-1. Dzisiaj miała to Karina, nie zrobiła tego i fajnie, że żeśmy w dziesiątkę sobie poradzili, bo pokazaliśmy, że potrafimy cierpieć, potrafimy się wybronić grając jednego mniej i tu też chwała zawodnikom, którzy weszli z ławki. Przede wszystkim tak jak Filip czy tak jak Twaru, którzy naprawdę dali nam też bardzo duży impuls. Szybki atak Bielszczan. Marcin Wróbel. Pokazuje się Piotr Wyroba, zagranie wstecz jednak do Nowaka. Silne, piękne uderzenie Tomasza Nowaka po asyście Marcina Wróbla. Ależ to była odpowiedź, ależ to był gol, ależ to trafienie Tomasza Nowaka. Na Twoje doświadczenie, Tomku, rutynę boiskową, tych 7 spotkań rozegranych w lidze i w pucharze w sierpniu, na ile to się odkłada w Waszych nogach? Nie, spokojnie. Jesteśmy piłkarzami i musimy grać co 3 dni. Jeśli jest taki harmonogram, musimy sobie z tym radzić. Kwestia tylko dobrego odpoczynku, dobrego jedzenia i każdy musi o siebie zadbać. To się może nakładać, natomiast nigdy w życiu nie możemy na to zganiać. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Nadal rekordzista Mucha. Poprzeczka ratuje zespół gości od utraty gola. Świetna to była akcja w wykonaniu 18-latka polskiego zespołu. Trudne to były zawody, ciężko wyszarpane zwycięstwo. Zdecydowanie. Przeciwnik naprawdę pokazał się z super strony, tak jak trener, jak analizowaliśmy ich przed meczem, wiedzieliśmy, że to jest bardzo, bardzo dobry zespół, no i pokazali, że są dobrym zespołem, ale my zagraliśmy bardzo, bardzo konsekwentnie. Chwała chłopakom. Chwała nam za to, że uciągnęliśmy to. Brawo dla zmienników. Widać, że tutaj mamy rywalizację w zespole na bardzo wysokim poziomie. No i kolejne 3 punkty zostają tutaj u nas na startowej. Czy przesadzę, jeśli powiem, że od 66 minuty, kiedy przyszło grać w liczebnym osłabieniu, było Wam łatwiej, bo mogliście się skupić już tylko i wyłącznie na defensywie? Kurczę, zawsze w 10 gra się ciężej, to tak zwany trening tlenowy dla nas. Myślę, że nie grało nam się łatwiej, ponieważ Kacper bardzo, bardzo dobre zawody rozgrywał na lewej stronie i można powiedzieć, że czyścił tamtą stronę, ale no tak jak mówię, zmiennicy pokazali, że też można na nich liczyć i chwała im za to. No ale kuriozalnie byliście wolni od obowiązków w ofensywie. Trzeba było tylko i aż strzec tego jednobramkowego prowadzenia. Można tak powiedzieć, skupiliśmy się zdecydowanie na defensywie już w drugiej połowie, gdzie w pierwszej jeszcze były zalążki jakichś tam fajnych akcji, z których oczywiście strzelaliśmy bramki. No, bramka Stadionu Świata Tomka, myślę, że ustawiła ten mecz, bo mogliśmy go przegrywać już raz, dwa. No ale tak jak mówię, skupiliśmy się potem już tylko na defensywie i dociągnęliśmy to zwycięstwo. Dzięki i gratulacje. Dziękuję bardzo.